Dobra pamięć. Czy stacją może być zwierzę? I teraz tak, stacją może być wszystko. Może być statua wolności. Stacją może być, moi drodzy, człowiek. Ja mogę być stacją. Powiem wam, że rewelacyjne rozwiązanie. Świetny przykład na podstawie tego rumuńskiego mojego. Ostatnio się uczyłem nazw części ciała. Wykorzystałem swoje ciało jako pałac pamięci. W takim sposób, że na przykład uszy to jest ureki. Ureki. I wyobraziłem sobie, że ureki to rekin, bo bardzo to podobnie brzmi. Więc ureki, rekin wychodzi z uszu. Nas. Nas to jest nos. Wyobrażam sobie, że rakieta ze stacji NASA wychodzi mi z nosa. Co jeszcze tam takiego było? Kap. Kap to głowa. Wyobrażam sobie, że przykrywam głowę kapslem. I widzicie, ja w tym kontekście zrobiłem z siebie samego pałac pamięci. Też tak się da zrobić. Ostatnio w ogóle miałem taki pomysł, żeby zrobić film o polityce, jak były wybory, i zapamiętać na przykład poglądy Stanisława Żółtka. Tak dla humoru, nie? I na przykład zrobić pałac pamięci ze Stanisława Żółtka. Bo też tak się da zrobić. Na przykład chcecie zapamiętać poglądy jakiegoś filozofa. Jego stacjami mogą być jego własne człony ciała. Ostatnio na grupie Dobra Pamięć Crew pomagałem dziewczynie nauczyć się czasownika nieregularnego z angielskiego. Wykorzystaliśmy postać lajkonika, bo to było słowo lying. I nam się skojarzyło z lajkonikiem. I wykorzystaliśmy po prostu postać tego lajkonika, no nie? Ten lajkonik spadał na lilię, przez to zapamiętywaliśmy, że to się pisze l i e. On tam jadł jakieś lejsy, więc w którejś formie się mówiło l a e i tak dalej, nie? Aż dochodziliśmy do momentu, że na przykład na ręce lajkonika był Marek Kondrat z banku ING, bo w present continuous jest ING. I on mówił więc dzięki temu pamiętaliśmy, że w present continuous lai to jest l-ing, tak się pisze l-ing. Czyli lying, l-ing, nie? Więc pałac pamięci może być człowiekiem, może być postacią, może być samochodem, może być kostką mydła. Tutaj Boris Konrad tak kiedyś powiedział, że zapamiętałby prezydentów na kostce mydła. Da się. Najlepiej w mieszkaniu na start, bo to jest najłatwiejsze i najbardziej takie zrozumiałe na początku, nie? I jak sama nazwa wskazuje, pałac, czyli jakieś takie bardziej pomieszczenia, aniżeli przedmiot, ale przedmioty też mogą być jak najbardziej. Cześć, z tej strony Maciej. Jeżeli chcesz się lepiej uczyć, chcesz mieć lepszą koncentrację, chcesz poprawić swoją pamięć, zapraszam Cię na skorzystanie z indywidualnego treningu. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie dobra-pamięć.pl.